Poniżej podano 5 pierwszych wyrazów pewnego ciągu arytmetycznego. I to są wyrazy tak: minus 6, minus 3, 0, 3, 6. I pytanie jest takie, jaki jest szósty wyraz tego ciągu? Więc wszystko, co musimy wiedzieć, aby zrobić to zadanie, to co to jest ciąg arytmetyczny? I może przypomnę, że ciąg arytmetyczny powstaje w ten sposób, że każde dwa kolejne wyrazy różnią się o tę samą liczbę, zwaną różnicą ciągu arytmetycznego, lub też innymi słowy, każdy następny wyraz powstaje poprzez dodanie do poprzedniego tej samej liczby, zwykle oznaczanej przez R, zwanej różnicą ciągu arytmetycznego. Czyli tak, no to minus 6, minus 3, 0, 3, 6. No i pytanie, prawda, ile musimy dodać albo odjąć od minus 6, aby otrzymać minus 3? No to chyba widać, że musimy po prostu dodać 3. Podobnie, żeby z minus 3 otrzymać 0, no to dodajemy 3. No więc sprawdzamy, czy autor zadania nie oszukał nas, mówiąc, że to jest naprawdę ciąg arytmetyczny, ale widzimy, że wszystko na razie się zgadza. No i co, jaki jest kolejny wyraz? No kolejny wyraz, do szóstki musimy dodać 3, czyli otrzymujemy 9. Prawda? A więc następnym wyrazem jest 9. Tutaj możemy sobie wpisać 9 i sprawdzić odpowiedź. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.